Cześć, tu Metal Waluś. Oglądaj ze mną wywiad na ebilet.pl. Trochę kontrowersyjne pytanie na początku. Dawaj. Bo teoretycznie każdy wie, kim jest metal. Ale z czego metal jest znany muzycznie? Jakbyś miał podsumować swoją karierę i komuś powiedzieć pierwszy raz, kim jesteś, to co byś powiedział? Czemu kontrowersyjne? To nie jest kontrowersyjne pytanie. Wiesz, żyjemy teraz w czasach mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama. Bardzo dużo ludzi jest znanych z tego, że są, że robią w życiu prywatnym różne rzeczy i dzielą się swoim prywatnym życiem. Jeżeli ja bym miał powiedzieć coś o sobie, ktoś, kto mnie nie zna i cały czas, oczywiście są takie momenty w życiu, kiedy ktoś tam mnie przedstawia i mówi, że to jest metal, zespół Negatyw, Lenny Valentino, to ja gdybym miał siebie sam zareklamować, no to chyba mógłbym teraz już śmiało powiedzieć, że jestem muzykiem, no, muzykiem zespołów alternatywnych. Jestem przedstawicielem nurtu alternatywnego w Polsce, czyli takiej prawdziwej alternatywy, która powstała w latach 90. Jeśli miałbym coś powiedzieć na swój temat, to myślę, że najprościej słowa, które jeżeli można sobie muzykę wsadzać w jakieś szuflady, no to metal jest ewidentnie muzyką alternatywnym. Zespołów, które zaczynały w Polsce reprezentować ten nurt. Bo tak naprawdę w latach 80. był metal, bardziej metalowo było punkowo, a w latach 90. powstawała tak naprawdę prawdziwa alternatywa muzyczna, której jestem chyba częścią. Dla niektórych alternatywa to będzie nawet Daria Zawiałow, dla innych alternatywa to jest męskie granie. Każdy wymieni inne zespoły. Czym dla Ciebie jest alternatywa, bo czym jest ta prawdziwa alternatywa według Ciebie? No szanując każdego muzyka i ludzi, którzy generalnie robią muzykę, no to dla mnie akurat te nazwy, które wymieniłeś, nie są alternatywą. Jest to troszkę bliższe mainstreamu. No. Dla mnie alternatywą są całkiem inne zespoły. Dla mnie alternatywną jest Cult Kids of Death, alternatywną jest Ścianka. Jeśli ja się mogę zaliczać, to jest zespół Lenny Valentino i Negatyw. Był to zespół Homo Sapiens, więc to nie miało nic wspólnego z takim mainstreamem, jak jest teraz. Więc i z takim wizerunkiem artysty, który jest opisywany mianem alternatywnego artysty. Więc my trochę jesteśmy bardziej z ulicy i tak naprawdę mi jest bliższa alternatywa lat 90., 80., ludzi, którzy chcieli przez muzykę coś powiedzieć, uwolnić się ze swojego prywatnego podwórka i uciec poza granice swojego miasta. To artyści lat 90., 80. nadal mają coś do powiedzenia teraz i czy ten przekaz trafia do współczesnej młodzieży? Wiesz co, no teraz jest bardzo popularny ten patorap i artyści, którzy śpiewają o rzeczach, które akurat w mojej głowie się po prostu, w mojej głowie się to nie mieści, jakie są warstwy tekstowe młodych artystów. Dla mnie to jest już jakby krok za daleko, bo ja lubię metafory, ja lubię teksty, które o czymś mówią i nawet jak mówię o swoich przeżyciach takich traumatycznych, to są pewne granice. Dla mnie jest za dużo seksu, wulgarności, mało metafor. Zespoły, o których zapytałeś mnie, o zespoły lat 80., 90., nie wiem, czy trafiają do młodych ludzi, czy młodzi ludzie tak szukają w internecie i w sklepach muzycznych takich płyt, takich zespołów, na których ja się wychowałem, ale ja nadal słucham muzyki alternatywnej z tych lat 80., 90., lat zerowych. Do mnie to trafia, ale może dlatego, że jestem starym dziadem. A właśnie, czy paradoksalnie muzyka Twojego pokolenia, Twoja muzyka nie jest już za trudna pod względem tekstowym, że odbiorcy już nie chcą się doszukiwać, co kryje się za daną metaforą. Chcą mieć podane proste, że źle jest źle, dobrze jest dobrze, albo wypiłem tyle browarów.
Wiesz co, ja pamiętam, jak dziennikarstwo wyglądało trochę inaczej i każda piosenka była analizowana przez dziennikarzy i rozmawiało się na temat tekstu w wywiadzie. Artysta mógł się spowiadać z danej piosenki, która jest umieszczona na płycie, więc teraz faktycznie tak nie ma. Pamiętam też recenzje niektórych zespołów i nawet swoich płyt, gdzie byliśmy w niektórych momentach, że tak powiem, nie były pochlebne recenzje tekstów z tamtych lat. I okazuje się, że z biegiem czasu te teksty po prostu tamtych zespołów były 100 razy lepsze niż to, co teraz jest reprezentowane młodym ludziom. Dla mnie jest w dzisiejszej muzyce, w dzisiejszym przekazie, jaki onkolwiek jest, jest mało walki, jest mało takiego walczenia o coś, o tematy i poruszenia tematów, które są istotne na dzień dzisiejszy w świecie młodego człowieka. A ta właśnie o coś i ta walka, to nie sprowadza się do tego, że dzisiaj walczymy tylko i wyłącznie o pieniądz? No niestety tak to wygląda, jak się słucha tych najbardziej popularnych artystów, którzy mają teraz po 20 kilka lat i są na topie, że tam faktycznie jest bardzo dużo o tym, że ta kasa jest najważniejsza. I w ogóle teledyski, rzadko się w ogóle zdarza, żeby przeczytać taki duży, konkretny wywiad z młodym artystą, bo nie ma go pewnie o co zapytać, więc jakby też jest dużo takich mainstreamowych, bardzo dużych artystów, bo tak się ich nazywa, którzy nie udzielają w ogóle wywiadów. Więc wspomniałeś coś takiego, że kiedyś artysta spowiadał się w cudzysłowie z tego, co napisał, co miał na myśli, była rozmowa o piosence, o tekście. Ale czy wypada pytać artystę, co miał na myśli, pisząc dany tekst? I czy wypada artyście się w cudzysłowie spowiadać z tego tekstu? Wiesz co, ja lubiłem czytać wywiady, gdzie artysta opowiada, dlaczego napisał taką piosenkę, a nie inną. Mnie to inspirowało. Jestem wychowany na muzyce brudnej, gitarowej. To przeważnie artyści, którzy mieli problemy w domu, mieli problemy z depresją, z alkoholem, z narkotykami. Mnie to jakoś oczyszczało, bo miałem podobne problemy, więc jakoś utożsamiałem się z tym tekstem. Dla mnie wydanie płyty jest taka istotna i bardzo ważna rzecz, że fajnie by było porozmawiać z kimś na temat, dlaczego takie piosenki napisałem. Nie wystarczy tylko po prostu posłuchać. Oczywiście każdy może interpretować tekst w taki sposób, a nie inny. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli są te metafory dość zagadkowe, to tym bardziej ta piosenka zaczyna być analizowana jeszcze bardziej i człowiek jest ciekawy. Ja miałem kilka takich metafor w zespole Negatyw, kiedy po jakimś czasie dany słuchacz mnie zapytał na przykład o piosenkę Amsterdam, gdy z nieba spadnie biały śnieg, przysypie ciebie i mnie. To jest piosenka o narkotykach. Mówi, że ona mu się bardzo podoba, ulubiona, ale z innej perspektywy patrzył na tą piosenkę i nie wiedział, że to jest piosenka o narkotykach. Więc dlaczego ty piszesz, dlaczego tworzysz muzykę i w jakich okolicznościach zaczynasz tworzyć muzykę, że wiesz, że to jest ten moment, gdzie musisz swoje myśli, emocje przelać na papier, wziąć gitarę do ręki? Kiedy trafiłem do pierwszego zespołu w latach 90., a to był 92 rok, byłem basistą, potem w połowie lat 90. gdzieś tam zaczął się, że tak powiem, tworzyć zespół Negatyw i zacząłem tworzyć swoje teksty. To był czas, kiedy mieszkałem z rodzicami, kiedy świat wyglądał inaczej. Jakby walczyłem o to, żeby uciec z podwórka i zacząć życie z większymi przygodami niż tylko siedzenie na ławce i podpalając papierosy, dubiąc słonecznik, rozmawiając z kolegami na ten sam temat, co po prostu był dzień wcześniej. Ja piszę piosenki wtedy, kiedy przeżywam jakieś rzeczy, więc to nie jeszcze jest kwestia z tego, że ja się chcę podzielić z tym i słuchajcie, co w moim życiu się dzieje. To jest po prostu taka moja terapia, jakby przez pisanie tekstów sam sobie po prostu pomagam. Ubieram to też w muzykę, czy jestem w zespole, czy na solowych płytach to robię. Jest to jakąś taką formą, że tak powiem, wyżygania się.
pomaga mi to po prostu w życiu, że jakoś się oczyszczam przez piosenki, więc najlepiej piosenki się pisze, jeśli chodzi o mnie, wtedy, kiedy coś w życiu się nie układa i coś jakby generalnie jest, coś stoi na przeszkodzie, więc ja wtedy jestem najbardziej płodny. A masz takie momenty w życiu, że czujesz się niezrozumiany jako artysta, że twoje piosenki są źle interpretowane, że nie chciałeś tego przekazać? Bardzo kiedyś przeżywałem każdą recenzję, kiedyś bardzo bałem się udzielać wywiadów, analizowałem każdy po prostu wywiad, każdą rozmowę, przejmowałem się tym. Nawet był taki moment, kiedy jakby wycofałem się z tego, bo pomyślałem sobie, że już nie mam siły na to, bo generalnie nie, że ja chcę być tak zrozumiały, jak te piosenki, w których piszę na dany temat, żeby one były tak po prostu odbierane, jak ja chcę. No w sensie takim, że jakoś przerastało mnie to, więc teraz do tego inaczej podchodzę. Każdy nie przejmuje się tak jak kiedyś i podchodzę do życia bardziej z uśmiechem, więc nie mam już, kiedyś miałem z tym problem, teraz już tego nie mam. A to w którym momencie życia się to zmieniło, że nabrałeś takiego zdrowego dystansu do swojej twórczości? Nie wiem, czy to jest zdrowy dystans. Myślę, że to też wiek swój, znaczy wiek, w którym jestem teraz, spowodował to, że czas na to, żeby jednak cieszyć się każdym dniem i próbować po prostu do tego podchodzić trochę inaczej, ale myślę, że też to, co się wydarzyło w ogóle w muzyce, to, co się dzieje z mediami, to, co się dzieje generalnie z młodymi ludźmi i jak naprawdę dziennikarstwo zmieniło się w ciągu ostatnich 20 lat, doprowadziło do tego, że chyba podchodzę do tego już w ogóle tak na totalnym luzie, bo kiedyś miałem takie wrażenie, kiedy się szło do dziennikarza na wywiad, to czułem te takie takie napięcie, taką sytuację, że ten dziennikarz po prostu przesłuchał tą płytę, chce ze mną porozmawiać na jej temat, a ja po prostu muszę się do tego wywiadu dobrze przygotować. Teraz nie przygotowuję się do wywiadu, po prostu rozmawiam z dziennikarzem, z osobą, która przeprowadza ze mną wywiad na większym luzie. Więc jeden punkt, co mogę wywnioskować, że ciebie zaczyna denerwować albo zmieniłeś perspektywę, to jest poziom dziennikarstwa polskiego. A często też wspominasz, że dużo rzeczy się zmieniło na gorsze, więc co cię wkurza w obecnych czasach do tego, jak zaczynałeś? Co się zmieniło po prostu na gorsze oprócz społeczeństwa? Bo nie wiem trochę, jak to już zdefiniować w tym momencie. My przede wszystkim jesteśmy w bardzo małym kraju. Okazuje się, że on jest jednym z większych w Europie, ale jeżeli jesteś w jakiejś, powiedzmy, uczestniczysz w jakimś, na przykład tak jak ja uczestniczę w świecie muzyki i nagrywam płyty i ten świat dziennikarski jakby kiedyś mi się wydawał bardzo duży, bo jeździłem po całej Polsce, w każdym mieście gdzieś udzielałem wywiadu. Teraz się okazuje, że tak naprawdę większość artystów, którzy wydaje płyty, nie ma z kim rozmawiać na temat swojej twórczości. To nie jest kwestia wkurzenia, że jestem zły, ale widzę, że to się tak skomercjalizowało, że niektórzy dziennikarze, którzy kiedyś budowali swoją pozycję na zespołach, które powstawały w latach 90., jakby zapomnieli o tych artystach, którzy po prostu nagrywali w tamtych czasach, w trudnych czasach, kiedy przejeżdżali kilometry dróg, żeby dotrzeć do stacji radiowej, dotrzeć na koncert do człowieka, do swojego słuchacza, musiał zrobić kawał ciężkiej pracy. Teraz jakby to się wszystko zmieniło, te media są za bardzo moim zdaniem nastawione na ten płytki przekaz, na te piosenki takie po prostu bardzo, że tak powiem, podobne do siebie. Są bardzo na takich piosenkach skoncentrowani, że jakby zaczynam myśleć, że po prostu jak już coś nowego wychodzi, to jest za bardzo podobne do siebie. Mhm. Jest dużo artystów w Polsce, którzy robią coś innego i fajnie by ich też było pokazać. A to nie jest trochę tak, że artysta nie potrzebuje mediów? Nie potrzebuje dziennikarzy, telewizji, radia? Ja uważam, że jakby są artyści, którzy w ogóle nie muszą mieć dziennikarzy i ten, ale
Dla mnie jest to jednak przyjemność spotykania z kimś i rozmawiania w ogóle o kulturze, o muzyce, o tym, co się dzieje w świecie, bo to jest bardzo ciekawe. No. Uwielbiam oglądać wywiady z aktorami, z muzykami, którzy dzielą się jakby spostrzeżeniem na świat, więc dla mnie artysta, który nie potrzebuje dziennikarza i nie potrzebuje rozmowy na temat swojej twórczości, jakoś dla mnie to jest jakieś takie trochę słabe, dlatego że wydanie płyty w internecie, oczywiście są tacy artyści, którzy są bardzo popularni, dużo biletów sprzedawają i to jest wszystko okej, ale ja ich trochę mniej cenię, bo ja nie wiem, kto to tak naprawdę jest. Potem się okazuje, że ta piosenka jest napisana przez kogoś innego, producent ją sam wyprodukował, a ten artysta to tylko tak naprawdę śpiewa, nie? Bo mówimy też tu o topowych nazwiskach takich, które zapełniają duże sale i okazuje się, że tak naprawdę on jest tylko wykonawcą. Ja to raczej wolę mniej popularnego artysty, ale wiem, że to od samego początku on napisał tekst, zrobił tą muzykę i po coś to zrobił. Podkreślę, że słuchasz innych wywiadów z artystami, że słuchasz innej muzyki, ale masz takie momenty, że dany artysta zmienił twoje życie nawet na ten ułamek sekundy, że masz taki moment zawieszenia i rzeczywiście tu wydarzyła się mała magia, że to zdanie było tym zdaniem, co muszę je przemyśleć, chcę zmienić swoje życie, swoje postępowanie. Nie no, ale ja jestem z tego, oczywiście, że tak, bo to, czy to są piosenki, czy to są wiersze, czy to są filmy, to bardzo działa na moją osobę, na moją psychikę, na to, że w danym momencie zrobię taką rzecz, a nie inną, bo jakby kultura i słowo i to wszystko, o czym rozmawiamy, jakby kształci człowieka, więc ja uważam, że to jest właśnie najważniejsze, żeby młody człowiek, żeby każdy z nas po prostu słuchał ludzi mądrzejszych, ludzi, którzy coś mają do powiedzenia, bo to nas kształtuje. Więc jeżeli odchodzą z tego świata wybitni aktorzy czy wybitni muzycy, którzy mieli coś do powiedzenia i potem się jakby analizuje ich życie i to, co oni powiedzieli i wycina się fragmenty wypowiedzi z ich wywiadów i nagle one oddziałują na nasze życie, więc to jest bardzo, bardzo dla mnie jakby ważne. Więc dlatego jakby poświęcam czas artyści i poświęcam czas komuś, kto mnie inspiruje, więc uważam, że idziemy jednak w taką stronę edukacji młodego człowieka i w ogóle i jakby takiego wchłaniania kultury tylko na chwilę, nie analizując jej. I to mnie trochę tak jakby zasmuca, tym bardziej, że 6 lat temu założyłem fundację dotyczącą popularyzowania wiedzy o depresji i widzę, co się dzieje z młodymi ludźmi, nie tylko z ludźmi też w naszym wieku. Jest coraz więcej depresji, coraz więcej lęków, coraz więcej strachu wyjścia z domu, więc jakby w takich momentach muzyka, dobry film, wiersz, ja uważam, bardzo pomaga. Więc przechodząc do twojego nowego wydawnictwa, czego można się nauczyć od młodych ludzi? My możemy się nauczyć coś od młodych ludzi i młodzi ludzie mogą się uczyć od nas, czyli ludzi starszych, którzy przeżyli coś więcej, więc dla mnie to był taki, nie powiem, że eksperyment i no, ja nie miałem nigdy jednego zespołu, bo ja miałem Negatyw, Leny Valentino, miałem epizod z Muńkiem Staszczykiem, mieliśmy zespół Warsaw Bombs i byliśmy na trasie w Chinach, miałem zespół Penny Lane, zrobiłem kilka jakichś piosenek z innymi wykonawcami. Mnie inspiruje spotkanie jakby z innymi artystami i pomyślałem sobie, że teraz czas na to, żeby zrobić płytę z dzieciakami, ale trochę na serio, czyli Metal and Children of the Future. Coś, co będzie na poważnie. Zazwyczaj, jak ktoś robi piosenkę z dzieciakami, to myślą, że to może być w stylu Arki Noego albo coś zaśpiewane typu słoneczka, słoniki, pieski. Ja napisałem piosenki i nagrałem płytę z dziećmi na poważnie i poruszaliśmy tematy właśnie, które ocierają się o depresję, o świeże powietrze, o wolność, muzykę, niezależność, o to, że chciałem zobaczyć, że jak rozmawialiśmy na temat tych tekstów z młodymi ludźmi, którzy mieli po 10, 12, 15 lat i jak oni wchodzili w tą muzykę, w te gitary, bo wyobraźcie sobie jeszcze sytuację taką, że nam się wydaje, że wszyscy wiedzą, co to jest gitara i że gitary mieli w ręku. A tak naprawdę dla niektórych młodych ludzi, to jak dotykali to moją gitarę, to dla nich to było po prostu kosmos, nie? Co to jest, jak to wygląda, że to na takim czymś się gra, więc też poczułem się nie stary, ale widzę, jak ten czas bardzo szybko
przebiega i coś, co tak naprawdę niedawno było po prostu podstawą, bo w latach 90. prawie każdy miał gitarę w domu, perkusję czy jakiś instrument, a teraz to jest takie, że tak powiem, coś dziwnego i starego. Dzisiaj wszyscy mają telefony, dzisiaj wszyscy jesteśmy przeładowani, dzisiaj jesteśmy, ja to porównuję nasze mózgi do pendrive'a, który jest przeładowany. Jeżeli mamy tam 100 zdjęć, to jest ok, ale już jak mamy 250, ten pendrive zaczyna się zacinać i zaczyna po prostu nie chodzić tak, jak powinien. I z nami, ludźmi zaczyna to być bardzo niebezpieczne. I jak robiłem tą płytę i poruszałem właśnie temat telefonu, wyjścia na miasto bez telefonu, żeby młodzi ludzie zaczęli po prostu poświęcać więcej czasu jakiemuś wymyślonemu swojemu hobby, bo czy to może być gra na gitarze, czy to może być jakiś sport, czy to może być deskorolka, no to ci młodzi ludzie, że tak powiem, słuchając mnie, jakoś wchodzili w ten temat. I to mnie bardzo cieszyło na zasadzie takiej, że my musimy jakby edukować tych młodych ludzi. To jest na przykład jak piosenka Wolność, Muzyka, Niezależność, to na przykład bardzo się cieszyłem, że w ostatnich wyborach do parlamentu było ponad 70%, bo ktoś komuś wytłumaczył, że jeżeli chcemy być wolnym krajem, to po prostu musimy o niego zawalczyć. Więc jakby młodzi ludzie powinni być edukowani w każdym jakby temacie i w każdym aspekcie życia, żeby po prostu wybierali dobre wybory. A teraz jesteśmy trochę za bardzo sfiksowani na ten świat sztucznej inteligencji, smartfonów, bycia po prostu w sieci. I to jest po prostu złe. Zanim zagłębimy się w ten album, odpowiedz mi, jak mam go interpretować. To jest twoja płyta solowa, to jest nowy zespół. Jak ty definiujesz to? Metal and Children of the Future to jest zespół. Nie wiem, czy skończy się to na jednej płycie, czy na dwóch, czy na trzech. Jest to na pewno projekt, który będzie, tak jak nazwa mówi, Metal i Dzieci Przyszłości, realizowany z dzieciakami. Bo najpiękniejsze w zrobieniu w tej płycie było to, jak dzieciaki się cieszyły, przeżyły coś innego, poznały kogoś z innego świata muzycznego, a reakcja ich rodziców była niesamowita i nadal jest, bo generalnie spotykamy się i ta płyta cały czas jest teraz w promocji i rozmawiamy o nim. Raz zapraszam dzieciaki na wywiady, raz jak przyjeżdżam do Warszawy, nie biorę ich na spotkanie z dziennikarzami, ale można zdecydowanie powiedzieć, że to jest zespół. Kolejny projekt Metalowa Lusia. Bo jak wygląda praca nad tekstami? Bo mam wrażenie, że są pewne momenty w tych tekstach, które nawzajem mogą się wykluczać między sobą. Na przykład? Na przykład w jednym utworze śpiewacie Wolność, Muzyka, Niezależność i jest pokazany stricte bunt tych dzieciaków, że chcą wziąć los w swoje ręce, a w kolejnym utworze już jest fragment, daj mi przestrzeń, żebym mógł działać. No to jest, znaczy, ale to nie jest sprzeczne, bo jakby muzyka Wolność, Niezależność to jest właśnie o tym, piosenka o konsumpcjonizmie i o tym, że człowiek jakby żyje w takim świecie, który jakby za dużo chcemy, a nie musimy tyle mieć, czyli no, chodzi o jedzenie, ubrania i różne takie rzeczy związane z nowoczesnym jakby życiem, że w sensie wcale tak naprawdę nie musimy mieć tyle, żeby tak funkcjonować i być zdrowym człowiekiem. Jeśli chodzi, daj mi szansę, spełniać je, to jest taka jakby rozmowa dziecka między dzieciaka ze swoimi rodzicami, że bardzo często jest tak, że rodzice chcą, żeby ich dziecko robiło to, czego oni nie spełnili, albo tłumaczą temu dziecku, że bądź lekarzem, bądź prawnikiem, a nie pozwalają mu rozwinąć skrzydła w swoim kierunku. Więc jakby ta piosenka ewidentnie mówi o tym, że dziecko samo wie najlepiej, w jakim kierunku chce dążyć i jakby chciało swoje życie przeżyć i niekiedy trzeba zaryzykować i po prostu puścić to dziecko po prostu tak jak zwierzę puszcza po prostu swoją pociechę w pewnym momencie życia. I mój tata, jak pamiętam, jak przyszedłem z dowodem osobistym i taki przyszedłem z tego urzędu i tak mówię, tato, mam dowód, a on tak patrzy na mnie i super, a ja mówię, ty się bardziej cieszysz niż ja, a on mówi, bo dzisiaj już nie jesteś
zależne ode mnie, ja już za ciebie nie odpowiadam. W wieku 18 lat mi coś takiego powiedział. To było z perspektywy czasu bardzo piękne, bo on mnie tak po prostu puścił. Powiedział, już mnie nie interesuje, w sensie już nie jestem odpowiedzialny za ciebie, nie? I ja mówię, no ale tak sobie to posłuchałem, okej. Okay. I przychodzi weekend i przychodzę do taty tydzień wcześniej, jeszcze myślałem, czy mogę przyjść o 24 do domu, nie, z imprezy, nie? A mój tata mówi, ty masz dowód, ty już jesteś pełnoletni, ty sobie rób co chcesz, ty możesz przyjść za tydzień. Więc ja mówię o takim właśnie, takiej sytuacji, że lepiej niekiedy po prostu, żeby dziecko samo się wywróciło, samo zrobiło błędy po tym, co samo wybierze. Bo jeśli my dzieciaka zmusimy do czegoś, co on nie chce robić i mimo to, że on się wywróci, to on będzie zwalał to na nas, na rodzica. A jak my się sami, ja się sam całe życie wywracałem, i nigdy w życiu rodzice do mnie nie mieli pretensje. Mam wspaniały kontakt z rodzicami. Nigdy w życiu nie miałem takiej pomocy w moich realizowaniu, w moich marzeń, że na przykład dostawałem pieniądze, że mówili, wręcz przeciwnie, ukrywałem na przykład, że jeżdżę na koncerty, że na przykład idę do telewizji. Nigdy nie wiedzieli, że na przykład udzielam jakichś wywiadów, bo ja nie umiałem się tym dzielić. Nie dlatego, że nie chciałem, no po prostu to był mój wybór i ja sam zdecydowałem, że moje życie będzie wyglądało tak, a nie inaczej. Biorąc do ręki twoją płytę i przeglądając dowolny profil na TikToku czy na Instagramie, mam wrażenie, że to są dwa różne oblicza dzieci. Czego te dzieci naprawdę chcą? Bo ty malujesz całkiem inny obraz młodego dorosłego. Czy dobrze zrozumiałem, że na mojej płycie uważasz, że moje dzieciaki, które śpiewają tam, w sensie są bardziej dorosłe? Tak, że to już są osoby, co są młodo dorosłe, że przynajmniej są na tej drodze, gdzie chcą coś znaleźć. Myślę, że jakby ta praca nad tymi tekstami, jak spotykałem się z tymi młodymi ludźmi, ci rodzice też obserwowali ten proces powtarzania, proces powstawania tej płyty, cieszyli się na tyle, że jakby umiałem wyczuć, do jakiej osoby dana piosenka pasuje. Więc tak naprawdę były też tam takie sytuacje, kiedy dziewczynka jedna tak przeszkadzała po prostu podczas tworzenia tej płyty i spotykania się z nimi, jak śpiewaliśmy te teksty i tłumaczyłem im, w jakim kierunku chciałbym, i żeby ta piosenka poszła i jak ona ma być zaśpiewana, że w pewnym momencie jakby nie wytrzymałem, jak oczywiście kulturalnie, bez jakby żadnych awantur, poprosiłem, żeby ona zrezygnowała z tych naszych spotkań i nie robiła z nami tej płyty. I jak była w domu, to płakała cały wieczór i ta matka zadzwoniła i powiedziała, że bardzo by chciała. I ona sobie nie wyobraża, że jej córki tam nie będzie w tym projekcie, bo ten projekt jest dla niej tak ważny. I widzi, jak jej córka się zmienia podczas tworzenia tego projektu na podstawie tych tekstów. Dla mnie to była jakby najważniejsza, istotna rzecz, że ja dałem tej dziewczynie drugą szansę. I ona dopiero wtedy dotarło to do niej, że mimo to, że ma 12 czy 11 lat, ten projekt dla niej jest bardzo ważny i to jest coś szczególnego w jej życiu. I tam przeskakując na inną piosenkę, w pewnym momencie dziewczynka, która jest młoda, śpiewa, ja już wiem, że życie to nie zabawa w piasku. I to była też bardzo fajna jakby metafora, bo te dzieciaki po prostu zaczęły po prostu inaczej patrzeć na tą współpracę ze mną. I nie sądzę, myślę, że to są normalne, zwykłe dzieciaki i tylko zrobiły chyba z Mietalem płytę troszkę na poważnie, z tekstami, które są w niektórych momentach dość na ich wiek, poruszają tematy, które są nie na ich wiek, a mimo to i zaczynają już właśnie o tym myśleć, to było bardzo fajne. Bo właśnie jest takie zdanie, delikatnie je przekręcę, bo nie pamiętam słowo, że muszę zdecydować, kim będę nadal żył. Tak. To nie są słowa, które wypowiada dziecko. To chyba nie są słowa, że dziecko musi się zastanawiać, czy nadal będzie żył. Jak będę żył? No wiesz, no myślę, że właśnie ta różnica naszego pokolenia, mojego pokolenia, że my w wieku 12, wiesz, jak ja na przykład patrzę teraz na dziecko 12-letnie, to ja widzę naprawdę dziecko, a ja w wieku 12 lat miałem długie włosy, miałem koszulkę Slayera i krzyż do góry nogami. Więc moja świadomość muzyki i tego, jak myśmy byli wychowywani,
bez tego nowoczesnego świata, ale do czego myśmy docierali, jakie były warstwy tekstowe danej piosenki, myśmy to analizowali, więc jak teraz się popatrzy na młodego człowieka, to może faktycznie on by tak nie pomyślał, ale jak się pracuje z kimś i to są młodzi wokaliści, którzy są z kółka pozytywki i jeszcze jednego tam, ich tam wyhaczyłem właśnie w Domu Kultury Jana Kepury, no to oni jakby zastanawiają się chyba, jak obserwują muzyków starszych od ciebie, w jakim oni kierunku by chcieli iść, więc ja bym to tak nie ujmował jakby tego myślenia. A miałeś takie momenty, że te dzieci cię czymś zaskoczyły podczas nagrywania? Nie, no oczywiście, bo były sytuacje takie, że niektóre się bardzo bały kontaktu ze mną i się nie otwierały, a potem jak w studiu otworzyły, że tak powiem, usta i zaczęły tak naprawdę to śpiewać, bo to był naprawdę trochę taki trudny proces, bo ja musiałem być bardzo, że tak powiem, cierpliwy w tym, żeby tą płytę dokończyć, bo naprawdę w niektórych momentach było tak, że te dzieciaki były bardzo zainteresowane, niektórych tak znudzone, bo fajnie przyjść na godzinę i poćwiczyć z nimi te piosenki, jest energia i one się cieszyły, a potem jak podjdziesz do studia, to albo na teledysk i spędzasz tam na przykład 10 godzin i niektóre były znudzone, niektóre nie, więc jakby zaskoczyły mnie tym, że najbardziej mnie zaskoczyły tym, że zaśpiewały tak, jak chciałem i tym, że one naprawdę pokochały ten projekt. A ta płyta właściwie jest dla kogo? Dla dzieci czy rodziców tych dzieci, żeby lepiej to zrozumieć? Ja myślę, że to jest przede wszystkim płyta dla wszystkich, bo każdy tak mówi, ale myślę, że też jesteśmy w też takich czasach, gdzie rodzice nie umieją rozmawiać ze swoimi pociechami. Myślę, że jeden z rodziców mi powiedział, że fajnie niekiedy po prostu tą płytę sobie puścić i nagle, jak ta płyta leci w tle i nagle padają jakieś metafory, tekst albo dana piosenka, to oni zaczynają poruszać tematy, jest im wygodniej. Mhm. Bo jeśli na przykład, pamiętam jak mnie rodzice pytali, co ja bym chciał w życiu robić i było to rzadko w tamtych czasach, żeby tak rodzice pytali, ale jak mnie pytali, to ja zawsze chciałem być muzykiem i ten. Ale teraz, jak jest jakaś taka trudność zadania pytania, to dziecko się od razu denerwuje, mówi, a będę robił to, co będę robił, zamyka drzwi, czaska. Ale jak leci taka piosenka i nagle najmniej spełniać się, no to przy takiej piosence na przykład można zadać pytanie swojemu dzieciakowi. Jest pretekst. Więc myślę, że to też jest taka fajna płyta, która nie ma edukować, bo ja nie jestem nauczycielem, ja nie mam prawa mówić, że płyta, ale myślę, że to jest płyta i piosenki, które mogą doprowadzić do tego, że rodzice, którzy mają, że tak powiem, trudniejszy kontakt ze swoimi dziećmi, albo na odwrót, że dzieci ma trudniejszy ze swoimi rodzicami, że taka płyta może jedna piosenka, gdyby tak ich zespoiła do jakiejś rozmowy i do tego, że będzie im się lepiej rozmawiało, to będzie wielki sukces. Pierwszym, trochę się dziwię, co mówisz o tej edukacji, że nie chcę, żeby trochę była tak odbierana, chyba że to źle interpretuję, bo pierwszy raz, jak przesłałem tą płytę, miałem takie wrażenie, przecież to w cudzysłowie powinna być lektura szkolna obowiązkowa dla szkół podstawowych, że po prostu rozmawiać o tych tekstach. Ja staram się być, że tak powiem, wolę nie mówić pewnych rzeczy, bo nie jestem nauczycielem, nie jestem psychologiem, nie jestem. Jestem grajkiem, który po prostu sam zrealizował różne projekty i jeśli ta płyta będzie tak odbierana, tak jak wcześniej powiedziałem, jeżeli ty ją tak odbierasz, bo naprawdę to jest magiczne i bardzo dziwne, bo byłem na kilku wywiadach już i niektórzy mówią, że po prostu ta płyta ich pozamiatała pod względem właśnie, że te dzieciaki tak zaśpiewały takie teksty i to faktycznie może być. Jedna dziewczyna robiła ze mną wywiad w Krakowie i to samo powiedziała, co ty. Więc ja się tylko mogę cieszyć, jeśli by to mogło być tak odbierane. Ale więc ja nie będę tej płyty reklamował, że to jest płyta zrobiona, żeby edukować ludzi, ale mogę powiedzieć śmiało, że to jest płyta zrobiona z dzieciakami i dorosłego faceta, który przeżył już dość sporo różnych przygód i projektów w swoim życiu, że gdyby ona odnosiła jakby taki na tym polu taki sukces małymi kroczkami, to by był ogromnie szczęśliwy. A to jest najważniejszy album, który stworzyłeś? Nie będę, bo ja to zawsze mówię tak, ja się tak trochę śmieję z artystów, którzy na przykład wydają płyty, mówią, to jest ten album, to jest najważniejszy album mojego życia. Ja albumy i pisanie piosenek porównuję do zdjęć. To jest zapis pewnych emocji w danym momencie. Tak jestem ubrany dzisiaj. Jakbyśmy zobaczyli, jak widzieliśmy się na przykład 15 lat temu, jak ty wyglądałeś, jak ja wyglądałem, to moglibyśmy powiedzieć, kurde, jakie ja miałem spodnie, kurde, jaką ty miałeś koszulę, nie? Ale wtedy wyglądaliśmy tak, bo tak żeśmy się czuli. Więc płyta
zespół Negatyw, Paszatares, płyta Uwaga, jedzie tramwaj Ileny Valentina, czy Penny Lane, czy jakieś tam piosenki, to był etap zapisywania moich emocji w tamtym czasie. Więc ta płyta z dzieciakami jest to zapis emocji, które tak naprawdę były w okresie, kiedy świat został zamknięty, kiedy nie mogliśmy wyjść z domu, kiedy bardzo dużo ludzi na świecie umierało z różnych przyczyn i to jest efekt tej płyty. Pomyślałem sobie wtedy, że jako człowiek, który wie, że zamknięcie kogoś w domu jest bardzo złe, pomyślałem wtedy, zrobię z dzieciakami płytę i to jest zapis właśnie tamtego okresu. Nie jest to najważniejsza płyta, ale jest to płyta, która dała mi energię na zrobienie znowu czegoś innego, czyli swojej solowej płyty, którą też skończyłem. Producentem tych płyt jest Marcin Bors, z którym się bardzo dobrze pracuje, mój rówieśnik. Więc nie chciałbym mówić, że to jest najważniejsza płyta. Jest to inna płyta, bo zdecydowanie lubię brać udział w projektach, w swoich projektach, ale pokazać też słuchaczom, światu, którzy gdzieś tam znają moje dokonania muzyczne, że jeżeli coś robię pod inną nazwą, to naprawdę to musi się różnić od tego, co było wcześniej. A to musiałeś poskromić też swoje ego, żeby dać tą przestrzeń dla dzieci przyszłości? Nie, ja myślę, że żadne... ja mogę być tylko takim lekkim zapalnikiem do tego, żeby ktoś, kto słucha tej płyty, ktoś, kto zrobił ze mną płytę, ktoś może go ukierunkować w takim, na taką drogę, że będzie mu może troszkę łatwiej, że mu otworzy się jakaś mała furtka, bo ja miałem wiele furtek otwartych w życiu i do nie wszystkich wchodziłem z perspektywy czasu. Mogę żałować albo nie, albo nie żałuję, bo to są różne sytuacje ja bym... ten projekt po prostu jest takim projektem, który jest inny i na pewno moje ego tu nie jest najważniejsze, ja tu nie jestem najważniejszy, nigdy taki nie byłem. Myślę, że ta współpraca z tymi dzieciakami na tyle się broni, że sam słucham tej płyty w samochodzie i jestem w niektórych momentach zaskoczony. Zamykając ten temat, wspomniałeś też, że założyłeś fundację. Mhm. Mało osób o tym wie. Więc jak mógłbyś przybliżyć, czym się zajmujesz po pracy? Czy ja to tak mówię, że po pracy, ja to nigdy nie nazywałem pracą, bo muzyka i wyjście z gitarą na scenę nigdy nie było moją pracą. Jeśli wiązało się z tym, wiązało się wyjście na scenę, że będę miał na chleb, to było po prostu tylko szczęście. Więc ja uważam, że jestem taki, moi znajomi przyjaciele mówią, że jestem ewenementem w ich środowisku, oczywiście nie w środowisku muzyki i muzyków, że metal to nigdy nie pracował i zawsze mają ze mnie bekę, że metal to jest taki marzyciel, który leży u siebie na ogrodzie na hamaku i po prostu jak mu wpadnie jakiś projekt, to go po prostu realizuje. Fundacja to taki też pomysł już kilka lat temu, właśnie tak jak mówiłem, to jest 5-6 lat temu, na podstawie też tych przeczytanych różnych biografii na temat różnych muzyków, zespołów, gdzie bardzo dużo artystów skończyło po prostu przedwcześnie i już nie żyją, bo popełnili samobójstwo albo się zapili. No jakby wielka wrażliwość artystów, czyli są słabsi, bardziej wrażliwi, bardziej płaczą, mają problemy z alkoholami, z narkotykami, poddawają się szybciej i pomyślałem sobie, że to, co teraz się dzieje w tym świecie, takim szukania tej kasy, pędzeniem za nie wiadomo czym, okazuje się, że ta depresja i te lęki, o których wcześniej mówiliśmy, są tak popularne, że pomyślałem, że zrobię taką fundację, która popularyzuje wiedzę o depresji i jak sobie z nią radzić. I gdzieś nie jest to wielka fundacja, bo też jakby pracuję cały czas nad tym projektem i go rozwijam, ale jestem gdzieś tam zapraszany na panele i widać, że niektórzy rodzice i młodzi ludzie wolą ze mną porozmawiać o tym problemie niż z psychologiem. To też mnie zaskakuje, bo bardziej im się otwiera po prostu buzia i więcej powiedzą, jak porozmawiają z człowiekiem z ulicy, a nie z wykształconym psychologiem. Więc to mnie też tak jakoś zainspirowało do tego, żeby tą tematyką trochę się, że tak powiem, zająć. A myślisz, z czego to wynika, że ludzie wolą pogadać osobom z boku niż z doktorem, który może pomóc?
Zależy, kto komu, co komu pomaga, bo tak naprawdę oczywiście to nie jest kwestia, że wolą, ze mną jak porozmawiają, że nie trafiają potem do psychologa, do psychiatry, pewnie trafiają, no w sensie takiego ten pierwszy ruch, ale ludzie się jednak boją, ja jestem hipochondrykiem, ja się boję lekarzy, sam wiem o tym, że po prostu wyjście do lekarza i porozmawiania z kimś tak naprawdę, szczerze, no, jeżeli ma się depresję i lęki, to nie rozmawia się, że tak powiem, w półwierszach z takim psychiatrą. Miałem kilka wizyt u psychiatry i pierwsza zasadnicza rzecz, że ja mówiłem wszystko jak jest, po prostu w każdej dziedzinie mojego życia, co się działo i tam nie było na przykład ukrywania czegoś, a są ludzie, którzy przychodzą do psychologa i do psychiatry i ukrywają pewne rzeczy, które się wstydzą, że na przykład, nie wiem, zażywają narkotyki, albo że nadużywają alkoholu, albo dlaczego są te lęki, albo coś mówią o swojej seksualności, coś tak, więc jakby, jeżeli człowiek chce sobie pomóc, to musi być u psychologa bardzo, bardzo szczery i u psychiatry, więc to jest najważniejsze. A ten temat, to tak jak powiedziałem, no, przeczytałem tyle książek i różnych wywiadów z takimi artystami, którzy po prostu małych jest bardzo ich dużo, że popełniają po prostu samobójstwo, bo nie dali sobie pomóc. Wracając do muzyki, jakie będą twoje kolejne kroki muzyczne? W jakim obliczu możemy cię w niedługim czasie zobaczyć? Wiesz co, nagrałem 4 płyty. Przez ostatnie 10 lat nie nagrywałem, jakby nic nie byłem, jakby odłożyłem na bok twórczość z różnych przyczyn i osobistych, i tym, jak się zmienia muzyka, czym muzyka alternatywna, tak jak na początku rozmowy sam jakby zauważyłeś, że innych artystów się nazywa, że tak powiem, muzykami alternatywnymi i jakby nie było miejsca dla mnie tak naprawdę. Ja byłem zawsze za mało komercyjny i za bardzo alternatywny. Jeżeli byłem alternatywny, a w tamtych czasach muzyka alternatywna miała się bardzo dobrze, a potem już jakby przyszła taka komercjalizacja tego wszystkiego, jakby ja się jakby nie spasowałem, musiało kilka lat dobrych minąć, żebym znowu poczuł, że chcę to robić i czy w ogóle pasuje do tego świata muzycznego w Polsce. Więc teraz nagrałem 4 płyty, nagrałem właśnie płytę z dzieciakami, nagrałem swoją solową płytę Metal Waluś, Autostygmatyzacja, tak się będzie ten album nazywał. Nagrałem też taki projekt muzyczny nowy, gitarowy, Życie to żart. I taki elektroniczny, założyłem zespół z kolegą, który nazywa się Pop Robot. Więc będę się teraz w tych najbliższych latach dzielił tym wszystkim po troszku. Myślę, że to też nie są tak komercyjne projekty, bo niektórzy mi mówią, a czemu to teraz te wszystkie płyty naraz wydasz i co, to będzie jedno drugiemu przeszkadzało. Uważam, że jeśli ja będę teraz jakby dzielił się z tymi albumami, to jakby nie przeszkadza jedno drugiemu, bo jeden drugiego się różni. A po pierwsze, no, jestem naprawdę niszowym, na tyle niszowym muzykiem, że na pewno mi to dobrze zrobi niż zaszkodzi. A jeśli byś pokierował swoją karierą inaczej, miałbyś albo miałeś szansę wyskoczyć z tej alternatywy i niszy, i skoczyć na ten poziom mainstreamowy? Czy bym chciał, czy wtedy? Czy miałeś możliwość, czy miałeś takie okazje? Żebyś ty był gwiazdą męskiego grania. Nie, to trudno mi to powiedzieć. To tak naprawdę od organizatorów zależy, na jakim koncercie dany artysta wystąpi, więc ja mogę tylko pisać z managementem i walczyć o to, żeby zaistnieć na takim męskim graniu, bo męskie granie jest jakby bardzo się różni od tego, co było lata temu, a jak wygląda teraz, więc jest to impreza, która przyciąga bardzo dużo ludzi przed scenę, więc i pojawiają się tam bardzo fajni artyści, więc może przyjdzie taki i taki dzień i taki rok, że ktoś mnie tam zaprosi, więc jestem człowiekiem i muzykiem otwarty na takie propozycje, więc nie zastanawiam się nad tym, jakby było, gdybym miał więcej kasy i byłbym bardziej popularny, bo też chyba jestem takim, ja w ogóle, mój dziadek ma 96 lat, mój tata ma 70, ja mam 46, każdy z nas jest samotnikiem i więcej lubimy być w domu niż poza nim, więc myślę, że to też chyba była świadomy jakiś tam wybór tego, że wycofywałem się w danym momencie
z jakiejś większej aktywności muzycznej i tego, że coś mi się działo w głowie i miałem sobie po prostu, potrzebowałem czasu na to, żeby po prostu teraz wrócić. A jaki to będzie efekt, no to ja sobie tylko życzę zdrowia, więc jeśli są muzycy zapraszani na festiwale w Polsce i to są zespoły, które są kompletnie nieznane, idziesz na festiwal, mówisz, kurczę, co to jest za zespół, przyjeżdża tu pewnie za 200 dolarów, jeździ po świecie, gra koncerty, czy on jest bardziej, znaczy chciałem powiedzieć, czy on jest mniej spełniony niż ktoś, co zapełnia stadion? Myślę, że nie, ja myślę, że zaliczam się do tych twórców i ludzi, którzy sobie wymyślili swoje życie tak, że mogą gdzieś tam podróżować, zagrać jakiś koncert i ja mogę zagrać 10 koncertów w roku i mogę być tak samo spełniony jak ktoś, kto miał ich 70, więc to naprawdę nie pokazuje w tym momencie danego artystę, czy on jest lepszy, czy gorszy. Właśnie naszą rozmowę chciałem zakończyć tym spełnieniem. Czy ty czujesz się artystą spełnionym, czy nadal jest w tobie ten głód? Nie, no oczywiście jest jakiś głód i chciałbym, że tak powiem, mam tam swoje jakieś marzenia, które chciałbym zrealizować i gdyby tego głodu nie było, to bym nie nagrał tych 4 płyt w ostatnich 3 latach. Jednym z takich, pamiętam jak byłem w Abbey Road i spełniłem jedno z takich większych swoich marzeń i nie odbiło się to wielkim echem w mediach ale bardzo dużo dziennikarzy o mnie o to właśnie o to pyta, więc jeśli mam jakąś taką potrzebę spełnienia jakiegoś marzenia muzycznego, ja to po prostu realizuję, bo też jestem tego zdania, że jak wchodzę do studia, to wchodzę z jednym z najlepszych producentów, akurat wybrałem Marcina Borsa, niż siedzę w domu i nagrywam płytę na komputerze, bo to w ogóle dla mnie nie ma żadnej przyjemności. Wolę przez 5 lat nic nie nagrać, a potem nagrać album, albo 2, albo 3, ale z kimś, kto kogoś po prostu cenię będzie miało to jakość. Ja lubię jakość, kocham płyty, które były nagrywane w latach 80., 90., bo to była niesamowita jakość. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo.